Dzisiaj w nocy miałam sen. Śniło mi się, że kamienie w jaskini w Rosolinie wołały kiedyś o pomoc. Prosiłyby zdjąć z nich zaklęcie czar. Tam, w tamtych kamieniach mieli prawo być zaklęci ludzie, ale zaklęcie zostało zdjęte, a ludzie dziękują profesorowi Słoneczko za uwolnienie z niego. Czy możesz nam wyjaśnić, dlaczego oni tobie dziękują? Powiedziała Rafa o imieniu Poznania. Tak, oczywiście, mogę wyjaśnić. To miłe, że dziękuję. Bardzo proszę. Miałem też taki sen nocą dwa tygodnie temu, wtedy, gdy po nocy mieliśmy wolny dzień na odpoczynek i każdy z nas na swój sposób go zorganizował. Ja wtedy sam pojechałem do jaskini w Rosolinie i zdjąłem ten czar. Wolne już jest to miejsce od czarów. Po prostu jest zdrowe, powiedział profesor słoneczko. Tam kiedyś mieszkało dużo ludzi i mieli prawo odejść bez pożegnania się z życiem, a dodatkowo ktoś miał prawo rzucić na nich czar, by czekali tam na uwolnienie z niego, dodał po chwili profesor. Wszędzie, gdzie jesteśmy, dowiadujemy się czegoś nowego o danym terenie Ziemi. Co ma do tego zdrowie? – zapytała Żyrafa o imieniu Poznanie. To miejsce teraz jest zdrowe i Ziemia w tamtym miejscu wibruje zdrowiem. To zdrowe miejsce do odwiedzenia go wibruje energią zdrowia i powrotu do bycia utalentowanym. Tam teraz Ziemia wibruje uwolnionym słowem łaska – Czyli dobrze będzie, jak będą tam jeździły osoby, które potrzebują być może uzdrowienia, uleczenia, ozdrowienia tego słowa. Kiedyś przyszła do domu zdrowia słońce osoba, która miała chore to słowo i dokuczała jej tarczyca. Dobrze by jej zrobił wyjazd w tamte strony, ale wtedy pracowaliśmy z nią zupełnie inaczej. Zajęło to prawie rok. Ma prawo być jednak tak, że chore słowo łaska może przypominać o potrzebie jego wyleczenia przez inny organ. Jak was przyciąga to miejsce, to koniecznie odwiedźcie go, powiedział profesor słoneczko. Wspaniale! Dlaczego nam o tym wcześniej nie powiedziałeś? zapytał stworek o imieniu komputer. Tak, jakoś wyszło. Jaskinia w Rosolinie jest piękna. Dobrze będzie jak w kolejny wolny dzień, a on jest już jutro. Odwiedzicie jaskinię i powiecie mi, jaką atmosferę tam poczuliście, a może co nawet zobaczyliście może coś ważnego poprosił profesor Słoneczko. Następnego dnia wszyscy prócz profesora udali się do jaskini. A gdy wrócili, potwierdzili, że panuje tam bardzo dobra, czysta atmosfera, przeznaczona dla zdrowia i budowania talentu, a Ziemia wibruje miłością, pięknego słowa łaska.